Jestem Patrycja, mam 22 lata, mieszkamy wszyscy w Warszawie. Ja jestem Bartek, 26 lat, a to jest nasza córka Klara. Która ma lat? 5. 5. I pół już prawie. Tak. Przede wszystkim jesteśmy bardzo młodą rodziną, wszyscy. Bardzo cenimy sobie razem wspólny czas. Bardzo zabieganą w sumie bardzo, na ten moment. Bardzo zabieganą też, więc korzystamy z każdej wolnej chwili, każdego luźniejszego dnia, żeby wspólnie pójść na spacer, porysować coś, film obejrzeć. Tak? A ty co lubisz tak, robić? Ja uwielbiam chodzić z rodzicami do sklepu. No wszystko się kręci wokół niej, cały plan tygodniowy, codzienny. Wszystko jest układane pod Klarę, wiadomo, żeby zawieźć ją do przedszkola, odebrać z przedszkola, pomiędzy jeszcze być w pracy. Tak, codzienne zmiany też związane czasem z chorobami Klary. No tak, teraz, zwłaszcza w tym okresie jesiennym. Mama, widziałam tam wizjulkę. Zakochaliśmy się tak naprawdę w sobie od pierwszego wejrzenia, bo ustaliliśmy, że w związku jesteśmy od pierwszego naszego spotkania, bo poznaliśmy się w pandemii, całej tej największej, i spotkaliśmy się dopiero po dwóch miesiącach takiego ciągłego rozmawiania, więc poniekąd się poznaliśmy, musieliśmy się tylko zobaczyć i w takim życiu wiadomo, że Klara jest moją córką i tutaj mamy taką sytuację, że Bartek po prostu stał się takim prawdziwym tatą Klary. Sukces naszej rodziny i takie szczęście zyskaliśmy dlatego, że daliśmy temu po prostu się czas. Samemu potoczyć. Nie było żadnego naciskania czy właśnie przymuszania przede wszystkim. Wszystko przyszło naturalnie. I moje uczucie do Bartka, uczucie Bartka do mnie i Bartka uczucie do Klary też przede wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, kogo my tu mamy? Cześć, jestem Iza. Klara. Klara, super, że jesteś. Patrycja. Mama Klary. Tak. Poznałam po stroju. Dzień dobry. Cześć. Siostra Weronika. A, Weronika, no dobra. Bartek. Narzeczony. No dobrze, czyli co, szukamy sukni ślubnej. Tak. Dla ciebie, Patrycja. Dla mnie. Ile mamy czasu do ślubu? Półtora roku, więc tego czasu jest dużo. O, to możemy sobie szaleć, nie ma problemu. Kto ci dzisiaj doradza? Wszyscy? Wszyscy. I mali, i duzi? I mali, i duzi, i kobiety, i chłopaki? I mężczyźni. Na sukienkach nie znam się ani trochę. Tak naprawdę nawet same podstawowe rzeczy z nazewnictwa jak gorset. Ale tył sukienki, który jest trenem, też dowiedziałem się dopiero dzisiaj. Także o tym zbyt dużego pojęcia nie mam. Wiem jedynie, że Patrycja najfajniej wyglądałaby w tych typowo właśnie białych chyba sukniach. Mniej widziałbym je w takich ekry. Ale masz silną grupę. No dobrze, to tak. Wy możecie tutaj się już porozglądać, poszukać czegoś ładnego dla mamy. A ja ciebie, Patrycję, chciałabym zaprosić na taką krótką rozmowę. Jasne. O tej sukni i o życiu. Dobrze. Dobra, chodź, zapraszam. Chyba jak każda kobieta chciałabym, żeby ten dzień był najpiękniejszy w całym życiu, w końcu to jedyny taki dzień. No, chciałabym wyglądać jak najpiękniej. No tak, nie miałem okazji wcześniej być w salonie ślubnym i na pewno nie jest to miejsce, po którym się poruszam pewnie. To nie jest środowisko, na którym się znam. Tak jak mówiłem, za dużo o sukniach nie wiem. Gdy patrzę też na suknie wiszące na wieszakach, nie jestem nawet przekonany, jak ona może wyglądać na Patrycji. Także tutaj zdecydowanie to nie są moje klimaty. Patrycja, powiedz mi proszę trochę o tej swojej rodzinie, bo wy jesteście, możemy powiedzieć, bardzo młodymi rodzicami. Tak, zwłaszcza ja. Ile ty masz lat? 22. 22, a Klara? 5. Szalona jesteś? Szalona, ale mówię, od zawsze byłam dość mocno zorganizowaną osobą, więc sobie poradziłam w 100%. No oczywiście też z pomocą rodziców tutaj bardzo dużą, bo Bartek jest z nami od kiedy Klara skończyła 3 latka, więc 3 lata byłam sama, że tak powiem, z Klarą i razem sobie żyłyśmy z moimi rodzicami. Aha. Później się pojawił Bartek i później się pojawiła przeprowadzka już do naszego mieszkania, więc żyjemy sobie teraz wszyscy razem. Tutaj Patrycja zawsze śmieje się ze mnie, że tak naprawdę mam wygodnie, bo poznałem Klarę, gdy miała 3 lata
i ten okres, kiedy właśnie trzeba wstawać do niej w nocy, jakieś najcięższe rzeczy wykonywać, mam już za sobą. No dobrze, najważniejsze to, że miałaś to ogromne wsparcie, tak. Dzięki temu mogłaś być dobrą mamą, ale też realizować dalej siebie. Siebie, dokładnie, i cały czas siebie realizuję. No to i super, wszystkie. I w odpowiednim momencie pojawił się też odpowiedni mężczyzna. Dokładnie. Który się. Nie opuszcza cię na krok, nawet dzisiaj chce cały czas być z tobą. No, troszeczkę z moim tutaj naciskiem. Tak, czyli ty chciałaś, żeby był Chciałam, chciałam, jednak chciałabym, żeby też ten program był dla nas jako taka pamiątka, rodzinna, właśnie wszystko jest tutaj po rodzinie, więc bardzo, i też bardzo liczę się z jego zdaniem po prostu. I fakt, że mamy zdanie, mamy zbliżone i nie mamy rozbieżności, że on mnie widzi tak, ja się widzę tak. Jest to wszystko raczej spójne ze sobą i po prostu może mnie utwierdzić w swoim przekonaniu po prostu. No dobrze, czyli mamy cudowną rodzinę. Bartka, który jako młody chłopak radzi sobie w tej nowej roli. No i Bartek jest ciut starszy ode mnie, bo ma 26 lat skończony. No to faktycznie ciut. Jak na tatę, nadal jest naprawdę młodym tak. chłopakiem, czyli super tutaj się ci poukładało. Po tych, możemy powiedzieć, trochę trudnych początkach. Bardzo trudnych początkach, bardzo złych wspomnieniach. Totalnie zostały zastąpione tymi tylko dobrymi. No i dobrze, i cudownie, i będzie ślub. Będzie. No, żeby ukoronować tę piękną miłość. To powiedz mi teraz, jak chciałabyś wyglądać w tym wyjątkowym dla całej waszej rodziny dniu? Na pewno, jeśli chodzi o moją suknię, to myślałam głównie o księżniczce. Nie widzę siebie w innym rodzaju sukni. Bogate zdobionej na zasadzie lubię brokat, lubię jak się świeci. Tak myślałam. Lubię, bardzo lubię. Też nie do przesady, ale jednak, żeby było efekt wow. Bardzo bym chciała, żeby właśnie też po tym wszystkim takim moim oddaniu się całkowicie Klarze, później pracy, żeby wiadomo, utrzymać też dziecko, chciałabym, żeby też w tym dniu byłabym taką, wiadomo, żeby zwrócić na mnie uwagę i u boku Bartka, u boku Klary, ale żeby było też takie podkreślenie. Gwiazda jest tylko jedna do dnia, tak? Tak, żebym ja się świeciła po prostu. Jak miliony monet. Bardzo dobry pomysł, jestem cała na tak. To oczywiście poszukam dla ciebie czegoś wyjątkowego, ale zanim przejdziemy do sukienek, to ja wiem, że ty jesteś bardzo młoda i pięknie wyglądasz, ale jednak my kobiety musimy o siebie dbać. I to musimy koncentrować się na tym dużo wcześniej niż mężczyźni, więc przygotowałam dla ciebie małą niespodziankę. Oczywiście. Pielęgnacja dla kobiet jest bardzo ważna. Ten czas okołoślubny to jest absolutnie wyjątkowy moment wzmożonej atencji, jeżeli chodzi o nasz wygląd, urodę, kondycję skóry. Na to musimy zwrócić szczególną uwagę, nawet jak jesteśmy tak młode jak Patrycja. Patrycjo, zaprosiłam do naszej rozmowy Lenę, która jest ekspertem marki Dalchemy, bo ona przyniosła dzisiaj ze sobą wyjątkowy produkt, który chciała nam zaprezentować. Tak, zdecydowanie. Jest to innowacyjny produkt, coś nowego, coś nietypowego. Wierzę, że czegoś takiego jeszcze nie próbowałyście, ponieważ jest to produkt przeznaczony do pielęgnacji skóry, twarzy i ciała. I przyniosłam go z myślą specjalnie o tobie, Patrycja, żeby przygotować skórę przed tak ważnym wydarzeniem, a zdecydowanie jest to proces, który warto podzielić na etapy. Mówimy o pielęgnacji, a ja tutaj, wydaje mi się, widzę świecę. Tak, dokładnie. Jest to świeca, natomiast różni się ona w zasadzie wszystkim od konwencjonalnej świecy, ponieważ łączy ją jedynie knot, natomiast nie jest to świeca sojowa, nie zawiera ona wosku, nie zapalamy ją dla pięknego zapachu w domu. Jest to świeca pielęgnacyjna właśnie do skóry, twarzy i ciała. No to jak z takiej świecy korzystać? Bo taka świeca kojarzy mi się raczej z takimi gabinetami spa, z jakimś takim zabiegiem na ciało, ciepłym właśnie woskiem, a to jest do stosowania w domu, rozumiem. Tak, dokładnie. To jest takie spa do domu, w którym właśnie dajemy sobie chwilę relaksu, ale przede wszystkim jest to produkt pielęgnacyjny. Jest to świeca, która po zapaleniu wytapia nam się ciepły olej, który ma drogocenne właściwości dla naszej skóry. I fenomenalnie właśnie ją regeneruje, działa odmładzająco. Jest to produkt
produkt multifunkcyjny dla naszego całego ciała, ale przede wszystkim twarzy, szyi i dekoltu. No właśnie, to jest ciekawe, że ta substancja jest dobra jednocześnie dla naszej twarzy, jak i dla całego ciała. Co tam mamy w składzie? Tutaj mamy przede wszystkim oleje wyciskane na zimno, olej jarzynowy, migdałowy, masło kakaowe, które fenomenalnie nawilżają, regenerują naszą skórę. No i przede wszystkim przygotowują ją właśnie przed różne wydarzenia, które mamy w życiu. Czy przy okazji to ładnie pachnie, czy to jest bezzapachowa świeca? Pachnie rewelacyjnie, to zasługa dobroczynnych olejków eterycznych, które oprócz tego, że właśnie cudownie pachną, również stymulują nasze zmysły poprzez aromaterapię. Czy do użycia tej świecy trzeba jakoś specjalnie się przygotować i swoją skórę przygotować? Zdecydowanie. Najważniejsze jest oczyszczanie i stonizowanie skóry. Do tego procesu również polecamy nasze naturalne produkty w postaci koncentratu oczyszczającego czy peelingu z ryżowymi drobinami, a także nawilżającego toniku, który przywróci naturalne pH skóry. Kiedy jesteśmy pewne, że już mamy dobrze oczyszczoną i stonizowaną skórę, przechodzimy do zabiegu ze świecą. To, co jest chyba bardzo cenne w Waszych produktach, nie mówię tutaj tylko o świecy, to, że one są właśnie bardzo naturalne. Tak, to jest 100% naturalnych i organicznych składników, ale także 100% wegańskich, więc to też jest bardzo istotne. Nie testowane na żadnych zwierzątkach. Czyli miłe kosmetyki. No dobrze, jeżeli mamy gotową skórę, to jak tej świecy użyć? Odpalamy świecę, co mogę zaprezentować. Wyjmujemy ją ze specjalnego klosza. Ona w domu nam też będzie pod kloszem stała? Możemy właśnie wykorzystać specjalny klosz albo opakowanie, w którym mamy tą świecę. Wystarczy podpalić świecę na około minutę do dwóch. Ten czas wystarczy, żeby wytopił się potrzebny nam olejek, odpowiednia porcja do tego, żeby zaaplikować produkt na twarz, szyję i dekolt. Jeżeli chcemy wymasować całe ciało, pozostawiamy palącą się świecę w odpowiednio dłużej, żeby po prostu zyskać większą ilość preparatu. Po takim czasie spokojnie gasimy świecę i porcję olejku aplikujemy bezpośrednio na skórę. Rozumiem, że ten olejek jest ciepły. Tak, jest on ciepły, ale nie musimy się martwić poparzeniem, ponieważ temperatura wytapiania tego olejku to 36,6 stopni Celsjusza. Dzięki temu olejek będzie przyjemnie ciepły, ale na pewno się nie poparzymy. Czy jest coś, na co powinnyśmy uważać, zwrócić szczególną uwagę przy stosowaniu tej świecy? Tylko na to, żeby wcześniej przed aplikacją zgasić płomień, żeby po prostu ułatwić cały proces. I bezpośrednio taki wytopiony olejek aplikujemy na skórę. Teraz możemy zgasić świecę. Uzyskaliśmy odpowiednią ilość olejku do tego, żeby zaaplikować na twarz, szyję i dekolt. Poproszę Patrycję o dłoń w drugą stronę i dosłownie kilka kropel wystarczy do tego, żeby właśnie rozmasować ją na twarzy. Czy miłe? Co czujesz? Ciepłe, bardzo przyjemne. Naprawdę taka jest konsystencja, niby to jest olejek, ale bardzo przyjemny, nie jest taki... Mam dla Ciebie specjalnie przygotowany filmik, aby ułatwić proces masażu. Wystarczy, że uruchomisz go i będziesz powtarzać ruchy za naszą modelką. Wystarczy rozprowadzić olejek na twarzy, szyi i dekolcie i wykonywać poszczególne ruchy. Spróbujemy? Jesteś, tak? Ciekawi mnie, z jaką mocą powinniśmy sobie twarz naciskać, te ruchy wykonywać. Czy to jest takie bardziej głaskanko, czy jednak tutaj trzeba trochę presji użyć? Jak to wygląda? Musimy znaleźć ten optymalny nacisk. Na pewno nie powinno być to samo głaskanie. Ruch powinien być zdecydowany i stymulujący po prostu nasze mięśnie, skóry, twarzy i dekolt. Czy te ruchy są dla Ciebie trudne? Nie, bardzo łatwe. No wygląda to bardzo profesjonalnie. To nie jest takie pitu-pitu w domu, że tararara i po kremie, tylko jednak tu trzeba troszkę popracować. Ale te ruchy takie fajne, liftingujące chyba mocno, prawda? Tak, właśnie. Jest też bardzo przyjemne.
Każdy masaż jest przyjemny, więc... Ale żeby samemu sobie wykonywać? No poproszę mojego narzeczonego o pomoc. No właśnie! Włączę mu filmik i będzie mi masował twarz. I to mi się podoba po prostu. To nie musi być automasaż, nie? Ktoś może się nauczyć i nam zrobić. Ważne jest, żeby robić go systematycznie, ale oczywiście zawsze może być to druga osoba, która nas masuje. Będziesz go zmuszała co wieczór, nie? Dokładnie. No, proste. Wystarczy 5 minut dziennie przez kilka tygodni, żeby te efekty naprawdę Cię zachwyciły i tu nasza rekomendacja, żebyś wykonywała ten masaż tuż przed pójściem spać. Mhm. Tak sobie myślę, dla kogo ta świeca? Bo rozumiem, że dla przyszłych panien młodych, ale dla kogo jeszcze? Zdecydowanie jest to produkt, który fantastycznie sprawdzi się w podróży poślubnej, ponieważ również nie jest to świeca tylko i wyłącznie dla kobiet, bo dla mężczyzn również sprawdzi się fantastycznie. Jezus Maria, to się nauczysz tego masażu, potem ciepłym olejem tego swojego męża już jak namasujesz, to będzie twój do końca życia. Mam nadzieję. Będzie piękny, zakochany, matko jedyna. Co jest istotne, to przede wszystkim świeca jest bogata w antyoksydanty. Ten drogocenny olejek oprócz antyoksydantów posiada witaminy, nienasycone kwasy omega. A masaż dodatkowo wzmocni ten efekt pielęgnacyjny, ponieważ stymulujesz mikrokrążenie skóry, zwiększasz elastyczność i jędrność skóry, ale dodatkowo modelujesz owal twarzy i stymulujesz mięśnie szyi, dekoltu i również twarzy. Czyli mam takie poczucie, że to jest pielęgnacja połączona z przyjemnością tak naprawdę, czyli coś miłego, a jednocześnie pożytecznego. Mam nadzieję, że to by się sprawdzi. No to co? Jesteś gotowa wybrać teraz suknię? Oczywiście, że tak. No dobra, to my idziemy. Dziękujemy, Leno, bardzo. Dziękuję. Wspaniała prezentacja. Aż miło. Chodź. Moja pierwsza propozycja dla Patrycji to suknia o kroju księżniczki z gorsetową górą i opadającymi ramionczkami. Ciekawa jestem, kto najbardziej zestresowany, kto najbardziej podekscytowany. Ja mam tu swój jeden typ. O ekscytacji czy o nerwy? O ekscytacji. Klarcia? Ciekawa jesteś, jak mama wygląda? Tak, bardzo. No dobrze, a ty, Bartek, jakie masz w sobie emocje? Ja jestem trochę zestresowany, bo totalnie nie wiem, czego mogę się spodziewać. Ale mówiła mi Patrycja o tym, że wy macie taki dosyć podobny gust. Tak, mi się by podobał. Ja bym widział Patrycję w takiej księżniczkowej sukni. No to właśnie tak, ona też mi o tym mówiła. A ty jak byś widziała, siostrę? Ja też, księżniczka i gorset też. Aha. Ale nie wiem, co Patrycja wybierze, bo ona potrafi szalone pomysły wymyślić. No dobrze, to ta pierwsza propozycja może Wam się spodobać. Jeżeli marzycie o księżniczce i o gorsecie, to zupełnie tak jak Patrycja i to zupełnie tak jak nasza pierwsza suknia. Patrycjo, zapraszam! Wow. No jest przepięknie. Klaczu. Przepięknie. Zobacz, aż go nie mówiłam po prostu. Mamy pierwsze wały, mamy pierwsze okejki. Tak. Jest dobrze. Jest brokat. Jest są ozdoby. Czyli dużo, tak jak Patrycja lubi i tak właśnie myślałam, że tak będzie, bo Patrycja lubi błyszcząco i jest pięknie, jest pięknie. Olśniewająca przede wszystkim. Naprawdę ta sukienka do niej pasuje. Ten biel na dole, tutaj na górze właśnie ten cielisty odcień. Tutaj się dużo dzieje, ale te rękawki przepięknie dopełniają wszystko. No zdecydowanie to jest to, czegoż oczekuję. No jest to wzruszający moment dla młodszej siostry na pewno. No dobra, Bartek. Co ty powiesz? No ja za nie mówiłem. Nie no, ten gorset jest śliczny i też cały ten spód sukni jest taki w sam raz moim zdaniem, bo nie jest za bardzo rozkloszowana, ale jest też tak fajnie odstająca księżniczkowo. Wow. Przede wszystkim wow. Ta pierwsza suknia jest naprawdę
Ona jest prosta, ale przepiękna. Tam nie ma dużo dodatków. Te wszystkie dodatki właśnie nie schodzą w dół sukni, są tylko w gorsecie tutaj skomponowane. Ale też przez to może, że jest taka prosta, ta Patrycja w niej, bardziej zwracamy uwagę na Patrycję niż na suknię, która po prostu to wszystko tak super dopełnia. No Patrycjo! No podoba mi się, bardzo mi się podoba. I tych właśnie osób jest nie za dużo, nie za mało. Błyszczy się księżniczka, czego chcieć więcej. I te rękawki też pięknie wyglądają, tak są troszeczkę przysłonięte. Nie jestem tutaj wyeksponowana w 100%. Jednak jest taki akcent, że przysłania to. Mm-hmm. Pierwsza suknia robi na mnie ogromne wrażenie. Jest przepiękna i posiada wszystkie cechy, które według mnie idealna suknia powinna mieć. Błyszczy się, posiada wiele zdobień. Posiada gorset, który też jest jedną z takich cech, na którą bardzo zwracam uwagę. Mam nadzieję, że kolejne suknie będą na takim samym poziomie albo jeszcze lepsze. Ale jest ładnie. No dobra, Klarcia, teraz ty mów. Jaka jest ta sukienka? Bardzo mi się podoba gorset. Ale ty widziałaś, jakie tam kwiatki są na tym gorsecie? Tak. Świecące. Widziałaś? I listeczki takie też? Widziałaś? I te kryształki takie też? Tak. Wszystko to zauważyłaś? Tak. Ty to masz oko. A brokat zobaczyłaś? Tak. Klarci przede wszystkim podoba się wszystko, co się świeci. No bo mamusi. Mamusi podoba się też wszystko, co się świeci. Czyli co, taka sukienka mogłaby być na ślub? Akceptujesz? No to super. Czyli mamy akcept najważniejszej osoby. Słuchajcie, ogólnie powiedzmy sobie, jest bardzo pięknie. Chyba tak, wszyscy to widzimy i czujemy. No ale próbujmy jeszcze dalej, nie? Na super pewno. Się zaczęło. Może to będzie nasza zwyciężczyni dziś, ale ja chciałabym jeszcze spróbować takiej sukni, która będzie trochę mocniej zdobiona. Bo tutaj mamy wszystko w takim delikatnym odcieniu połamanej bieli. Natomiast chciałabym dodać tutaj troszeczkę bardziej takich biżuteryjnych ozdób. Plecy są gołe. Piękne cudowne, plecy. Cudowne. Tak. Zobaczmy, jak będziesz wyglądała w sukni, która będzie ozdobiona biżuteryjnie, czyli trochę bardziej na srebrno. Ciekawa? Bardzo. Ja też ciekawa. No to dobra, to leć, przebieraj. Dobrze. I pokazuj nam się. O, uciekam. Okay. Uciekam. Pokaż, jak chodzisz z trenem. Proszę. Patrzcie, oglądam z Majki. Cudownie, cudownie. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Druga propozycja dla Patrycji to suknia oczywiście o kroju księżniczki, bardzo bogato biżuteryjnie zdobiona na srebrno z motywem pawich piór. Zobaczmy, jak teraz Patrycja wygląda w sukni numer 2. Zapraszamy mamę? Tak. To wołaj, wołaj, wołaj. Wołaj mamę. No, no Klarciu. Wołaj, bo nie przyjdzie. Mama. 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 Jejciu. Mama. No, małyśmy, mama przyszła księżniczka. To już zupełnie się nie spodziewałam. O matko. O matko. Jak wrażenia? Co byś powiedziała? No jest ładnie. Ładnie? No inaczej przede wszystkim. Inaczej. Takich ozdób w ogóle nigdy nie widziałam. Na żadnej sukni ślubnej, przynajmniej nie w takich, które Patrycja by mi pokazywała albo wybierała. No tak, też nie widziałam, też pierwszy raz na oczy coś takiego widzę. To jest nowość przede wszystkim. Ta sukienka jest inna zdecydowanie, inne wydanie Patrycji i sukienki, w jakich ją widziałam. Przede wszystkim te srebrne diamenciki, takie, jak to ładnie nazwać, no coś innego i nie wiem, czy to jest dokładnie to, bo na pewno krój jest przepiękny i kolor, no bo jest biała, ale
czegoś tu brakuje. Z jednej strony jest tego dużo, ale właśnie czegoś tu brakuje, żeby tak dopełniało Patrycję. Bartek? Znaczy na pewno ten ogon też robi fajne wrażenie. Srebra też wcześniej nie widziałem nigdy na sukni i jest ciekawe, aczkolwiek wydaje mi się, że ta pierwsza propozycja chyba trochę lepiej pasowała do Patrycji. Mhm. Dużo dodatków, dużo się świeci, te dosyć duże takie klejnoty, ale chyba tutaj oponowałbym przy pierwszej sukni. Ja w ogóle nie myślałam o sukni z trenem, tak w ogóle już poza wszystkim, bo bardziej mi się to kojarzy z utrudnieniem w tańcu, a lubimy tańczyć. Taki tren wcale nie jest straszny. Po pierwsze, jakby można go oczywiście uciąć i mieć równą długość sukni, ale można też go zostawić. On szczególnie pięknie wygląda na początku, jak się wchodzi do kościoła, a potem można go podpiąć, więc absolutnie potem w ruchu, w tańcu nie będzie przeszkadzał, bo suknię zrównamy z długością przodu, ten tył. Po pierwszym spojrzeniu nie zrobiła aż takiego efektu, jak tak naprawdę po kilku minutach stania w niej i oglądania się. Z każdą chwilą staje się coraz piękniejsza i coraz bardziej staje się konkurencją dla sukni numer jeden. Nie. Klara? Ta czy poprzednia? Ta. No? Naprawdę? Czyli kryształy. Co przemawia za tą, twoim zdaniem? Bo te listki mi się bardzo podobają. Pawie pióra! Listki. Tak. Tak? No. Tak. Ja jestem za Klarcią. Ona się zna. To sukienka jest ładniejsza od tamtej. No i dziękuję, podsumowane. Bo z tyłu ma więcej kryształków. Widzisz? No słuszna uwaga, no więcej się błyszczy trochę. Tam faktycznie mieliśmy te zdobienia tylko na gorsecie. Tutaj mamy zdobienia, które przechodzą w dół sukni. Co one powodują? One powodują, że ona nie jest tak obszerna tutaj już od bioder, tylko jest obciążona tymi zdobieniami, przez co troszeczkę bardziej przylega do ciała. Sylwetka jest w niej taka bardziej smukła, mniej puszysta. W sensie objętości sukni oczywiście, a nie ciałka panny młodej. No dobrze, słuchajcie, mamy drugą suknię. Czas na kolejną. Ten dekolt mi się tu bardzo podoba. Zobacz, że jest ten gorset i jeszcze ta literka V taka pogłębiona. Jezu, to robi tak piękną linię, tak wydłuża tą sylwetkę. To tak nie widać, ale... Odwróć się przodem do nas właśnie. Trochę bardziej. Zobaczcie. O, no rzeczywiście. No, bo wy po prostu nie widzieliście dobrze. Ten krój jeszcze po raz prostu. Zadam te wszystkie pytania. Nie, no jest pięknie. Jest pięknie. No. Tak, może tamta robiła takie wow na początku, a ta czym dłużej się na nią patrzy, to może bardziej przekonuje. No dobrze, jest piękna, ale dajmy szansę jeszcze jednej sukni. Bo faktycznie obracamy się tutaj wśród sukienek gorsetowych i bardziej tiulowych, ale chciałabym dać szansę czemuś zupełnie innemu. Zobaczmy, jak Patrycja będzie wyglądała w czymś o innym kolorze, z innej tkaniny i z inną górą. Jesteś gotowa? Tak. Boi się, ale chce! Trochę się boję, ale chcę jak najbardziej. No i dobrze, emocje, niech będzie nawet trochę strachu. Dobra, to Patrycja, leć przymierzyć kolejną suknię. Uciekam. Dobra. Moja trzecia propozycja dla Patrycji to suknia okroju księżniczki, tym razem w kolorze waniliowym, wykonana z koronki. No, też wow. No. Ojejku, to ma jeszcze tutaj takie... Pokaż te... Jej, chciałam, że będą błyszczące motylki. Błyszczące motylki? Błyszczące motylki. No prawie. Nie ma motylków, ale też się błyszczy. Ale też dużo i błyszczącego. Ojejku. Trochę inny odcień. Mhm. No, jest ciemniejszy. Przecież... Ale też fajnie to wygląda. Tak. Jest jej bardzo dużo.
jak w tym tańczyć, jak w tym się poruszać. Tej się idzie troszkę ciężko. Jest czuć bardzo obciążenie tutaj, zwłaszcza od bioder w dół, bo ta spódnica jest wiele warstw ma i ten tren też robi swoje. Pytanie właśnie, czy nie jest za ciężka? Chyba za dużo dla mnie teraz. Patrycjo, szokujesz mnie. Jest ekstra, mamo! No dla Klarci tutaj jest zero-jedynkowo, świeci się lub nie. Robi efekt wow, ale nie wiem, ta pierwsza. Ciągle widzę, Patrycję, pierwsza suknia i może trzeba gdzieś... było tą pierwszą jako ostatnią pokazać. No, zrobić na nich dobre pierwsze wrażenie. Pierwsze dobre wrażenie. Wszystkie są piękne i ciężki wybór ogólnie, bo z ilości wszystkich sukien ślubnych ciężko by było wybrać. Ale z tych trzech, czy to ta jedyna, to nie wiem jeszcze. Muszę się zastanowić troszeczkę dłużej. Trzecia suknia, która na wieszaku wyglądała przepięknie i też zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Dużo błysku, dużo dodatków. Po założeniu nie wydaje mi się aż tak podchodząca pod mój gust. Wydaje mi się, że w tej sukni dzieje się trochę za dużo. Połączenie koronki, cekinów, brokatu jest jednak dużym przedsięwzięciem i nie wiem, czy po prostu udźwignęłabym to w przenośni dosłownie, bo suknia też jest bardzo ciężka. Klarciu, a tobie która się najbardziej podobała? Pierwsza, druga, czy teraz ta trzecia? Trzecia i druga. A, to super. Mama dzięki tobie będzie miała zagwozdkę, bo tutaj narzeczony i ciocia mówią, że jedyneczka, ty mówisz, że dwójeczka i trójeczka. I mama tu musi podjąć decyzję. Mama, na ślub dajesz to, a na wesele tamto. I ja bym się jej słuchała. Trzeba szukać kompromisu. Rozwiążesz problem, wiesz. Albo nie, odwrotnie. Na wesele dajesz to, a na ślub dajesz tamto. Klara jest przesłodką, rezolutną, małą dziewczynką, która absolutnie widać już ma zacięcie modowe, zna się na temacie i mam wrażenie, że tutaj u mnie czuje się najlepiej ze wszystkich. No może po prostu tak dobrze jak ja. Zrozumiałaś, mamo, wszystko? Zrozumiałam wszystko. Czy się dostosuję? Nie obiecuję, ale... No dobrze, czyli tak, ty masz moment jeszcze, żeby się zastanowić. To nie są, moi drodzy, proste decyzje, dlatego dajemy tutaj Patrycji czas. Ale ja jeszcze chciałabym na moment wrócić do tematu pielęgnacji, bo jeśli myślisz, że ta odrobina na wstępie to już wszystko, to się mylisz, przynajmniej jeszcze jedno bardzo fajne spotkanie, więc teraz możesz z powrotem założyć swoje ubranie i widzimy się za moment. Oczywiście. Dziękuję. Uciekam. Pa. Pa, księżniczko. Znowu muszę zrobić nawrotkę. Pielęgnacji ciąg dalszy. Oczywiście bardzo ważne są produkty kosmetyczne, ale równie ważne są odpowiednie sprzęty i narzędzia. Patrycja, przedstawiam ci Marcelinę z firmy Beautyfly, która przygotowała dla nas dużo fajnych rzeczy. Marcelina, zanim powiemy sobie o tych produktach, które przyniosłaś, powiedz proszę, dla kogo i dlaczego jest ta marka? Marka Beautyfly została stworzona z myślą o kobietach, o tym, żeby mogły w domu, w domowym zaciszu zadbać sobie o swoją skórę, o urodę, bo wiadomo, nie zawsze jest na to czas, na regularne wizyty w salonach kosmetycznych, na to, żeby zastosować serię zabiegów, zwłaszcza młode mamy, kobiety pracujące w dzisiejszych czasach. W dzisiejszych czasach może to stanowić pewną trudność. I powstały urządzenia do domowej pielęgnacji. Jak na nie patrzę, to niektóre kojarzą mi się z takimi gabinetowymi urządzeniami, a to są urządzenia, które możemy zupełnie bezpiecznie używać sobie w domu. Tak, dlatego że są to totalnie nieinwazyjne urządzenia z prostych zabiegów kosmetyczno-pielęgnacyjnych, takich, które sobie możemy wykonać w salonie kosmetycznym jako uzupełnienie, aczkolwiek nie stanowią one w jakiś tam sposób konkurencji, ponieważ mogą stanowić też kontynuację pielęgnacji pozabiegowej w domu. No dobra, to co my tu mamy? No to może zacznę od takiej pierwszego kroku pielęgnacji, jakim powinno być oczyszczanie naszej skóry.
I tutaj zaprezentuję szczoteczkę soniczną. To jest taki ciekawy model, ponieważ możemy go sobie na magnes przyczepić do lustra, tak żeby ona sobie w higieniczny sposób wisiała przy umywalce. I tutaj jakby ona oprócz tej bazy, bo to jest jednocześnie baza do ładowania, posiada taką funkcję grzewczą, że nagrzewa się ta głowica i dzięki temu cały makijaż, jaki mamy na sobie, fluid, podkład po całym dniu, nam się fajnie rozpuści razem ze środkiem do mycia twarzy, który nakładamy na szczoteczkę bądź na twarz. Umyje nam tą skórę, doczyści. Czy ona się podgrzewa? Podgrzewa do temperatury około 42 stopni. I w czym to podgrzewanie jest tak ważne? Do tego, że jak mamy na sobie podkład, cały make-up, to po prostu przy użyciu żelu do mycia twarzy jeszcze fajniej nam on rozpuszcza, bo wiadomo, te podkłady są wszystkie na bazie jakichś tam olejów, tłuszczu, więc po prostu rozpuszcza i lepiej doczyszcza skórę. No dobra, jak buzia czysta, to co potem robimy? Jak buzia czysta, to przechodzimy do kolejnego kroku pielęgnacji, jakim jest peeling kawitacyjny. Słyszałaś może kiedyś o takim zabiegu? Kiedyś słyszałam, ale nigdy nie wykonywałam. Peeling kawitacyjny. Jest to taki rodzaj złuszczania, który przeznaczony jest właściwie do każdego rodzaju skóry. I tutaj właściwie nie ma też większych przeciwwskazań. Jest to bardzo delikatne, soniczne, takie ultradźwiękowe oczyszczanie skóry za pomocą takich mikropęcherzyków, które się wytwarzają z wody. Więc to jest taki rodzaj oczyszczania do każdego, dla każdego. Czyli to nam zapewnia gładką skórę, bo złuszczamy, rozumiem, stery naskórek i odświeżamy całość. Dokładnie. I kolejnym produktem to jest już taki, można powiedzieć, zabieg typowo bankietowy, dla panien młodych zwłaszcza. Świetny przedświąt. Ale profilaktycznie można sobie wykonywać go raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie przy młodej skórze, jaką ty masz. Jest to urządzenie z falami radiowymi oraz z mikroprądami EMS. Fale radiowe mają tutaj za zadanie tak napiąć, zregenerować, pobudzić włókna kolagenowe do takiej po prostu większej produkcji i przede wszystkim wygładzić tą skórę, wyłuszczyć kontur twarzy, więc tutaj do tego nam służy właśnie ta głowica. To boli? Nie, to jest bardzo takie ciepłe, przyjemne, jest takie uczucie po prostu ciepła i tak po prostu przyjemnego zabiegu. Okej. Rozumiem, że po prostu przejeżdżamy sobie po twarzy, tego nie trzeba robić mocno? Nie, absolutnie. Wystarczy nałożyć serum takie z poślizgiem i jeździć sobie kolistymi ruchami po twarzy. A ta końcóweczka? A tutaj mamy kuleczki do masażu, które wytwarzają mikroprądy EMS. Czyli takie prądy, które mają za zadanie pobudzić nam mięśnie w twarzy, do tego, żeby ta skóra była taka podniesiona, zliftingowana i tutaj również nakładamy właśnie serum i w okolicach konturu twarzy sobie tak jeździmy. Jest to jednocześnie taki też przyjemny masaż. No i rzecz, która bardzo mnie od początku ciekawi ze względu na swój kształt taki nietypowy, bo te rzeczy gdzieś tam widziałam, natomiast tego nie. No bo więc jak dbać o skórę twarzy, no to powinniśmy też zadbać o skórę naszego ciała. I to jest takie nowe urządzenie w naszej ofercie, właśnie przeznaczone do pielęgnacji ciała, do rewitalizacji, do ujędrniania przede wszystkim. Myślałam, że to jakiś nawilżacz. No nie, właśnie, to jest takie UFO. UFO do ciała. Co robi UFO do ciała? UFO do ciała posiada fale radiowe, mikroprądy EMS, kawitację ciała, światła fotonowe oraz ta głowica, te kuleczki pokryte są 24-karatowym złotem. Więc to jest taki zabieg, który ma za zadanie napiąć, ujędrnić, pomaga w walce z celulitem, z taką skórą mało jędrną, mało sprężystą i tutaj właśnie to urządzenie nam we wszystkich tych problemach pomoże. Czyli to jest idealny zestaw dla panny młodej. Jak zastosujesz to UFO, to już na pewno będziesz kosmicznej urody panną młodą. Z jakim wyprzedzeniem powinnyśmy zacząć stosować te zabiegi, żeby w dniu ślubu mieć naprawdę dobry efekt? Myślę, że już kilka miesięcy wcześniej. Kilka to 2 czy 7? No tak, powiedzmy 3. Okej. Okay. 3 brzmi świetnie, nie? 3 brzmi świetnie. Przed samym weselem możemy sobie właśnie wykonać dzień lub nawet dla bezpieczeństwa 2 dni wcześniej właśnie zabieg falami radiowymi, a kilka dni wcześniej peelingu kawitacyjnego, tak żeby ta skóra była nawilżona, gładziutka, żeby makijaż ładnie się utrzymał całą noc.
No właśnie, skoro już o makijażu mowa, to czas, żebyś wpadła w ręce moich ekspertów, którzy cię przepięknie pomalują, przepięknie uczeszą. No i spotkamy się w finale po twojej metamorfozie. Już nie mogę się doczekać. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Im dłużej się zastanawiam, tym ciężej jest mi wybrać suknię, w której będę wyglądała najlepiej, w której też będę się podobała swojemu narzeczonemu, siostrze, córce. Wybór jest trudny i trochę muszę pomyśleć, trochę muszę się zastanowić, żeby podjąć tą najlepszą decyzję. Zaczynamy nasz wielki finał. Ciekawa jestem, jak obstawiacie, którą suknię wybierze Patrycja. Klara, jak myślisz? Z tymi pawiami piórami. Czyli dwójeczkę? Tak. Aha, super. Ty, Bartek, jak myślisz? Ja obstawiam jedynkę. Jedyneczka, ty jak? Jedyneczka. Jedyneczkę. No dobra, zobaczymy, Klarcia. Jak wygląda mama w roli panny? Model! No dobra, to wołamy ją do siebie. Patrycjo, zapraszamy! O matko! O wow! O matko! Boże, przepięknie. Jezu. No jest. Poznajesz jedyneczka. Sukienkę? Nie. Jedyneczka? Ale po swoje mamie. O matko! Przepięknie. Tak, miała zmiana. Mam grzywkę. Tak. Ale na plus zmiana. Tak. Na plus. Jejku. No. Jejciu. Jest przepięknie. Tylko podejdź, podejść, przepięknie. Zobaczyć. No i Bartek, powiedz coś teraz i nie mów, że za nie mówiłeś. Znaczy tak, no za mnie mówiłem, jest przeciwnie. Kulec to mamy. Tylko nie podejdę. O Jezu! Buziak, możesz się zobaczyć w lustrze. W lusterku, jak masz buziaka. Co ci ta mama zrobiła? To są chyba co żarty. No nie widziałam się jeszcze w takiej wersji. Będę miała cały silny makijaż. No jak się czujesz, moja droga, w roli panny młodej, nowa rola w twoim życiu. Szybko zostałaś mamą, na bycie żoną trochę sobie poczekałaś i jak jest? Najlepiej być nie mogło chyba. O Jezu, no nie, no jest cudnie. Wiedziałam, że to będzie. Jeszcze daję na policzek. Na policzek. Jeszcze daję na policzek. Na policzek. I na drugi. No to masz pamiątkę. Całuśna. Na brodę. Na brodę. Pięknie, no już wystarczy. Ty, bo już mamie żadną ustę nie zostaną. Zabrałaś całą pomadkę, tak? Tak, pięknie. Niech będzie coś mojego dla ciebie. Ja nie mogę, no i dobry wybór sukienki przede wszystkim. Jest cudownie. Jest pięknie, Patrycja. Jezu. Jak chcesz, to troszkę sobie, no wiesz, właśnie tak, podejdź, tak. Obejrzyj. Jakbyś czegoś nie dowiedziała, to wszystko ci Klarka powie. O, jako już pomadki nie mam. Tak, ale Klarka ma! Nie ma problemu, możesz przyłożyć usta do czoła, odzyskasz. Boże, i ta grzywka. No, ale ekstra. Ta fryzura pasuje. Naprawdę... Pięknie jest. Dopełnia. No jesteś taką księżniczką jak z bajki. Tak jak chciałam. Bajkę swoją mam. No nie, no jest cudnie.
przepięknie. No dobrze, to poproszę cię teraz sobie ładnie stań, żebyśmy mogli cię jeszcze popodziwiać. Myślę sobie, że ten brokatowy welon też jest dobrym uzupełnieniem całości, absolutnie w twoim stylu. No, ty wyglądasz fenomenalnie, będzie trzeba ładnie jeszcze ubrać Bartka, żeby pasował do księżniczki, twój siostrę książę. Siostrę też. Siostrę też. No i Klarci będzie trzeba zrobić jakąś taką kopię tej twojej sukienki w wersji mini chyba, co? Tak, ale jak będzie moja prezentacja, to trzeba te usta zmyć. Dobrze, zmyjemy te usta na twoją prezentację. Kochani, wyszło wspaniale, pięknie. Dobrze ci doradzali. Świetnie się posłuchałaś. Pięknie bardzo wyszło. Dobrze. Bardzo ci gratuluję, księżniczko nasza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja cię kręcę. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkujecie piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Nie ma znaczenia, czy masz małą czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.